Utrudnienia związane są z remontem fragmentów tych dróg. W sumie drogowcy będą pracowali na odcinku 2,6 km. Drogi mają być przebudowane, prace obejmą także remont mostu na Hechle i budowę trasy rowerowej. Ruch samochodowy zostanie w tym czasie całkowicie wstrzymany. W związku z tym, że obiekt mostowy będzie zupełnie przebudowywany, właściwie nie będzie płyty drogowej, przyczółki będą też zmienione, będzie rozbudowany obiekt również co do szerokości, także z konieczności będą prowadzone objazdy na czas realizacji zadania. Jak mówi dyrektor, mieszkańcy okolicznych domów na bieżąco będą informowani o możliwych utrudnieniach. Objazd dla ruchu ciężkiego poprowadzony zostanie przez ulicę Szpitalną, Krakowską i Trzebińską w Pile Kościeleckiej. Dla samochodów osobowych przewidziano nieco krótszy objazd przez ulicę Graniczną i potem drogi gminne. Utrudnienia mogą potrwać ponad 3 miesiące. Apelowałbym do mieszkańców, aby wykazali się cierpliwością, za to będą mieli znakomitą drogę. Przedstawiciele powiatu przekonują, że całkowite zamknięcie drogi gwarantuje lepszą jakość wykonywania remontu niż przy puszczonym ruchu wahadłowym. Dla powiatu ta inwestycja to także zbieranie nowych doświadczeń. No, wydaje się, że to jest bardzo ciekawy projekt i że my zbierzemy tutaj takie nasze doświadczenia co do budowy dróg rowerowych. To jest praktycznie nasz pierwszy taki projekt zawierający w swoim zakresie budowę drogi rowerowej z prawdziwego zdarzenia. Remont wykonywany jest w ramach tzw. schetynówek. W praktyce oznacza to, że połowę pieniędzy na to zadanie przekaże wojewoda z budżetu państwa. Pozostała część podzielona zostanie między samorządy powiatowy oraz gmin Chrzanów i Trzebinia. Całkowity koszt szacowany jest na 4 265 000 zł.